Dzisiaj poszerzysz wiedzę z zakresu typu wyłączników różnicowo-prądowych. Wyłącznik różnicowo-prądowy to urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje, że prąd elektryczny wpływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim, jak i bezpośrednim. Ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym wywołanie pożaru. W zależności od sposobu budowy i przeznaczenia rozróżnia się następujące typy wyłączników różnicowo-prądowych. Minus AC. Do stosowania przy prądach różnicowych przemiennych. Można je stosować do zabezpieczania instalacji i urządzeń elektrycznych, w których nie są zainstalowane urządzenia energoelektroniczne, mogące powodować znaczne odkształcenia parametrów sieci zasilającej. Minus B. Do stosowania w sieciach, w których prąd różnicowy ma przebieg sinusoidalnie zmienny, stały pulsujący z prądem stałym wygładzonym o wartości do 6 mA, stałym występującym w układach prostownikowych. Wyłącznik krótkozwłoczny typu B o czasie przetrzymywania 10 ms. Odporny na udarowy prąd różnicowy 3 kA 8 przez 20 sekund. Oznaczenie wyłącznika różnicowo-prądowego typu G. Minus S. Wyłącznik selektywny działający z opóźnieniem, przeznaczony do współpracy przy połączeniu szeregowym. Oznaczenie wyłącznika bezzwłocznego odpornego na prąd różnicowy 500 A o przebiegu 8 przez 20 mikrosekund. Wyłącznik o podwyższonej odporności na udary prądowe o znormalizowanej fali 8 przez 20 mikrosekund. Oznaczenie wyłącznika o podwyższonej odporności na udary prądowe o znormalizowanej fali 8 przez 20 mikrosekund. Do parametrów wyłączników różnicowo-prądowych zaliczamy napięcie znamionowe, prąd znamionowy ciągły, prąd znamionowy wyzwalający, częstotliwość znamionową F. Wyłączniki różnicowo-prądowe budowane są jako wysokoczułe O równym 6, 10, 30 mA. Średnioczułe O równym 100, 300, 500 mA. Niskoczułe O równym 1000, 3000 mA. Napięcie znamionowe wyłączników jednofazowych, dwubiegunowych wynosi 230 V, natomiast wyłączników trójfazowych, czterobiegunowych 400 V. Prądy znamionowe ciągłe wynoszą 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 100, 125 i 160 A. Teraz zapoznaj się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie.